Przywitam. Dzień dobry, Jeszcze Agnieszko. raz. Dzień dobry. Dzień dobry, Oliwio. I dzień dobry, Darku. Dzień dobry. Dobry. Dzisiaj spotkanie mamy dla Oliwii. I co? Agnieszko i Oliwio zdecydowałyście, że któraś z was przedstawi punkt. Więc zapraszam. Tak, to ja się wyrwę, bo córka nie chce. Dobrze. To są punkty spisane przez moją córkę. Czyli tak. Pierwszy. Ile moja dusza miała żyć? Drugi. Czy mam nałożone jakieś pakty na siebie? Trzeci. Jaki moja dusza miała plan? Ma plan. Czwarty. Dlaczego widziałam takie stworki? Piąty. Dlaczego ciągle widzę ducha z jawy kota? Szóste. Czy jestem kryształowym, indygo lub tęczowym lub gwiezdnym dzieckiem? Siódme. Kim byłam w poprzednich życiach? Ósme. Dlaczego od czasu do czasu mam wrażenie, że ktoś za mną stoi, ale tylko gdy jestem w swoim pokoju? Dziewiąte. Czy mam podrzucane jakieś fałszywe wizje? I dziesiąte to już było ode mnie, czy niepełnosprawność jest jakimś zawiązanym paktem wcześniej, wynikiem paktu. Dobrze, to ja dziękuję wam bardzo. Dziękuję ci, Agnieszko. I teraz prośba o wyłączenie mikrofonu. Już. A my was nie słyszymy, więc spokojnie możecie sobie rozmawiać. Dobrze. Darku, będę chciała, żebyś nawiązał kontakt najpierw z Agnieszką. Zasygnalizuj, kiedy to zrobisz. Jestem. Jesteś, dobrze. Powiedz mi najpierw, sprawdź Agnieszkę, sprawdź jej DNA. Czy to jest nasza Agnieszka? Tak. Powiedz mi, jak ją widzisz. Nie wiem, jak normalnie ją widzę. Czy jest coś, co może przeszkadzać w dalszej pracy? Nie. Nie. Bardzo dobrze. W takim razie poproś Agnieszkę, żeby zaprowadziła nas do Oliwii. Jesteśmy? Tak. Poproś Agnieszkę, żeby sprawdziła, czy to jest DNA jej córki. Potwierdza? Tak. Aha. Powiedz mi, jak Oliwia zareagowała na mamę? Jak tą reakcję? Taka reakcja jest raczej, nie jest jakaś szczególna. Tak jakby po prostu nie ma w sumie żadnej. Nie ma. Dobrze, dobrze. Powiedz mi w takim razie, jak widzisz, jak czujesz Oliwię? Siedzi Oliwia, tak jakby siedziała na jakiejś trawie. Jakby wyciąć fragment z przestrzeni gdzieś, nie wiem, gdzie jest łąka, jakiś strumyk obok. I to jest taki fragmencik, na którym ona siedzi, a cała reszta jest taka... Albo inaczej, jakby ten fragment umieścić gdzieś w jakiś podziemiach. I można mieć wrażenie, że po prostu w tych podziemiach jest dziura wywalona gdzieś od góry i słońce oświetla Oliwię. Tyle, że nie ma tam dziury ani słońca, tylko właśnie ten fragment jest taki zazieleniony. I wydaje się, że ta przestrzeń, te podziemia zaczynają pożerać, tak jakby zjadać tą przestrzeń kolorową i coraz mniej tego jest. A Oliwia nie może się ruszyć, tak jakby, to znaczy, no nie może, może i by mogła, tylko z każdej strony jakby ta przestrzeń jej się zawęża, a ona siedząc nie może wstać. I czuć takie, tak jakby
jakby ją w połowie złamać i tak posadzić. I z jednej strony ona się cieszy tym miejscem, gdzie jest, a z drugiej strony odczuwa coraz większe zagrożenie, tak jakby coraz więcej potencjalnego czegoś, co mogłoby na nią wpływać, zaczyna być przez nią odczuwalne, czy nie jest w stanie tego zidentyfikować, ale czuje to. Czy Oliwia ciebie widzi? Tak. Wiekiem jesteś? Wie. Zapytaj w takim razie, czy chce tej pracy dla siebie. Tak. Zapytaj Oliwię, co chciałaby zrobić lub zmienić. Tego chyba nie wiem. Bo nie odpowiada. Dobrze. Zapytaj, czy pamięta, od jak dawna jest w tej przestrzeni? Tak. Od kiedy? Kiedy tam chyba... Kiedy umarła. Czy zginęła. Zginęła, ale tak jakoś z poczucia świadomie zginęła. I wtedy ją tutaj przeprowadzono. Czy zostawiono, przeprowadzono i zostawiono. Dobrze. Poproś Oliwię, zapytaj ją, czy ma dostęp do swoich, do swojej całej linii czasowej. Tak. Poproś ją, żeby pokazała nam, jak wyglądała, jakie były jej warunki ezoteryczne jeszcze przed zejściem jako Oliwia. Przestrzeni międzywcieleniowej. To jest takie trochę oszustwo, wydaje się, bo pokazuje się, tworzy się nadzieję w niej, pokazuje się jej duży ten fragment taki, ten, który teraz jest taki mały, zielony. Więc jest takie poczucie w Oliwii, że to będzie coś innego, coś bardziej radosnego, więcej nadziei jest, więcej takich odczuć, które później stopniowo poprzez życie zmieniają się na takie słabsze w miarę jak ta przestrzeń jest jej zabierana. Tak jakby pewne czynniki w trakcie życia wpływały na nią i na tą przestrzeń energetyczną bardzo mocno już wpływają. I na początku to stworzenie w niej takiej nadziei, takiego poczucia czegoś piękniejszego powoduje, że ona idzie, wchodzi w to życie i wchodzi w tą przestrzeń. Czy ma wybór? Wybór ciała, rodziny? No nie, to jest właśnie takie pokazywane jej i tam idzie. Tam idzie, dobrze. Okej. Wracamy do tu i teraz. Zapytaj Oliwię, bo ma dostęp do swoich wspomnień, do swoich doświadczeń, czy jest jakaś przyczyna ezoteryczna jej niepełnosprawności? Tak, taka przenoszone przez nią pewnego rodzaju obciążenie związane z jakimś poświęceniem. Dobrze. Zapytaj Oliwie, czy co się trzyma w tej przestrzeni? Nie trzyma jej nic. Czy coś nie pozwala jej wyjść? No tak, to, że ona chce być w tej przestrzeni w swojej, która jest coraz mniejsza, a to, co jest poza tą przestrzenią, jest takie ciemne, nieprzyjemne, więc tam iść nie chce. Okej. A gdyby się tak stało, że w ogóle całkowicie by wyszła z tej przestrzeni? Ona nie ma dokąd iść. Nie ma dokąd iść, dobrze. Chciałabym, żeby teraz Oliwia sprawdziła w sobie, czy ma coś, co może powodować potencjalnie to, że jest w niej takie myślenie, że nie może stamtąd iść. To nie jest myślenie, to jest czucie i jakby
Tak ona to widzi i takie to jest, więc to nie jest myślenie, tylko jej taka rzeczywistość. Dobrze. Niech zeskanuje swoje ciało i zobaczy, powie mi, czy czuje coś, co do niej nie należy. W sobie. Czuję coś? Darku? Tak. Co robi Oliwia? Nic nie robi. Aha, okej. Okay. Zapytaj, czym możesz zeskanować jej ciało. I bezdotykowo. Nie. Aha. Zapytaj, dlaczego? Bo nie chcę. Bo nie chcę. Dobrze. Czy w takim razie może nam pokazać to, co przeniosła ze sobą, a co jest bazą czy źródłem jej niepełnosprawności? Nie. Przenoszone obciążenia? Też nie. Dobrze. A pamięta siebie, która była, kiedy była bez obciążeń? Tak. A może nam pokazać siebie taką? Nie może. Dlaczego? Bo ją denerwują te pytania, jakby zaczęły ją po prostu męczyć. Męczyć. Zaczyna się denerwować. Dobrze. Wydaje się, że. Jak to powiedzieć? Nie wiem, jak to wytłumaczyć. To jest takie odczucie. Jakby mucha latała. Nie przeszkadzała. I nic za tym nie idzie. Ona nie rozumie, dlaczego ta mucha lata i czego od niej chce. I tak naprawdę jakieś mało, nie wiem, czy uzasadnienia tego, czy ona nie rozumie. Bardzo dużo odczuć jest. To jest tak, jakby ją potraktować w pewnym sensie tak przedmiotowo. Pytać ją takie rzeczy. Ona w sobie potrzebuje odszukać wyjątkowości. Wręcz łaknie tej wyjątkowości. Wydaje się, że a nie jest tak traktowana. Dobrze. I wydaje się też, że ta niepełnosprawność też z tego wynika. To jest bardzo może pokrętne, ale i nielogiczne z perspektywy człowieka, że to ma dać jej wyjątkowość, ta niepełnosprawność. To ma coś jej pokazać jako istocie. I teraz właśnie jakby ona bardzo mocno tego potrzebowała, odnaleźć w sobie wyjątkowość. Zapytaj w takim razie, co powinna, czy co chciałaby zrobić, żeby odnaleźć tą swoją wyjątkowość. Ona po prostu tego szuka. Szuka. Dobrze. Poproś w takim razie Agnieszkę, żeby teraz Agnieszka zadawała pytania. Szuka, czy kiedyś była wyjątkowa? Tak. Czy może nam pokazać tę swoją wyjątkowość? Nie. Nie. Poproś Agnieszkę, żeby zapytała dlaczego. To jeszcze raz poproszę Agnieszkę, żeby zapytała, czy daje nam pełnomocnictwo do działania tylko i wyłącznie na czas tej sesji. Co mówi? Nic nie mówi, złości się. Dobrze. Złości się, bo to tak jakby jedna mucha wyleciała, wleciała druga. Wleciała to, druga. To samo pytanie, tylko kto inny je zadaje. Efekt wywołuje. To niech powie, co chce zrobić.
Co chce zrobić? Bo z jakiegoś powodu nas zaprosiła do siebie. Co chciałaby zrobić? Mówiła to. Co? Odnaleźć swoją wyjątkowość. Właśnie ją to denerwuje, że traktuje się ją przedmiotowo, że zadaje się pytanie, nie słucha, nie rozumie. Rozumie, nie słucha, słucha. Ona nie uważa tak. Nie uważa tak, dobrze. Dobrze. To teraz takie pytanie z natury biologii. Czy mogłaby nam pokazać swoją komórkę, która jest w całości wtedy, kiedy ona jest wyjątkowa? Nie. Też nie. A czy mogłaby pokazać swoją komórkę teraz? Pod mikroskopem. Nie, nie mogłaby. Nie. Okej. Okay. Darku, wyjdź z tej przestrzeni. Zostaw Agnieszkę, wyjdź z przestrzeni. Chciałabym, żebyś z zewnątrz popatrzył na przestrzeń Oliwii. I nabierz perspektywy i powiedz mi, czy to jest jakaś część konstruktu, co to jest? Tak, to jest coś takiego, jakby faktycznie zrobić przestrzeń, można by było nazwać ją podziemiami. W różnych punktach tych podziemi umieścić jakieś istoty i później odciąć ich od siebie. Dobrze. Nabierz jeszcze większej perspektywy i powiedz mi, czy ktoś tym zarządza? Tak. Kogo widzisz? Gadów sporo. Zobacz w takim razie, w jaki sposób mają możliwość wpływania na to, że Oliwia jest w tej przestrzeni. Bardziej utrzymywania. Utrzymywania. Okej. W jaki sposób ją utrzymują? No, utrzymują w niej właśnie emocje czy przekonania. Czy te potrzeby jej właśnie utrwalili, czyli pilnują, żeby one cały czas były na jakimś poziomie. Sprawdźmy w takim razie, poprzez jaki rodzaj emocji. No te, które w Oliwii się teraz zamanifestowały. Złość? No, tak, między innymi. Taka niezgoda na to, żeby być traktowaną przedmiotowo? To raczej też dalej złość. Złość. Dobrze. To jest efekt złości. Dobrze. To jeszcze jakieś inne emocje, zobacz. Możemy cofnąć trochę czas, zobaczyć jakiś moment, w którym rzeczywiście Oliwia miała więcej w sobie jakichś emocji. Co jeszcze pasuje im, kiedy Oliwia wygeneruje, oni utrzymają to albo podsycają? No, na pewno obawy i różnego rodzaju lęki. Obawy, takie forma niezrozumienia czegoś, takie tworzenie takich blokad. Dobrze. A teraz spójrzmy jeszcze na przekonania. Czy się pokazują przekonania, które są utrwalone w Oliwii? Tak, są przekonania. Rzadko, czy są utrwalone. Niektóre z nich tak, niektóre na nowo muszą się odbudować w kolejnym wcieleniu. Wydaje się, że one właśnie odbudowują się w taki sposób, że pewne sytuacje, czy wywoływanie, czy pokazywanie w sposób narracji, czy obserwacja Oliwii samej siebie, czy innych, reakcje na nią i tak dalej, powodują, że ta przestrzeń się jej zawęża, co nie traci jakby tej przestrzeni. Wróćmy do tej przestrzeni jeszcze, kiedy jest między wcieleniami, ale jeszcze nie zeszła jako Oliwia. Chciałabym zobaczyć, czy tam dostaje jakiś zestaw przekonań, warunków. Ona pewną gamę przekonań ma, a większość jest jakby konsekwencją tego, że to życie wybiera i później
I ten świat, którym jest otoczona jakby poprzez pewnego rodzaju ocenę, spojrzenie na nią i interpretację Oliwii sprawia, że odbudowują się czy tworzą się pewne przekonania. Nie, tworzą się, ale tak naprawdę odbudowują się w tym życiu. Taki transfer można nazwać, że następuje. Wracamy do tu i teraz, ale chciałabym, żebyś był jeszcze cały czas na zewnątrz. Zobacz, czy są jakiekolwiek implanty w Oliwii. Tak. Powiedz mi, gdzie one są. W głowie najwięcej jest, jakby za oczami. Tam jest najwięcej. Jedna jest taki jeszcze dodatkowo jakby przesunięte za lewym okiem i w kierunku do skroni, tak jakby taki ciągnie takim lękiem. Taki ból lękowy tam powstaje, to jakby ciągnęło. Wyciągało energię, łączyło i powodowało właśnie takie wewnętrzną taką koncentrację, takie zamknięcie. Jest też bardzo mocno coś jakby jest w pasie. W zasadzie z tyłu, tak jak kość, nad kością ogonową, tak jakby ją tam przeciąć. To jest tak jakby energia tam się skumulowała, obciążała i tak dosłownie jakby była przecięta. Prawa noga jakby ciągnie też od, tak jak rwa kurczowa trochę, to jest podobne, że od podstawy kręgosłupa tak jakby idzie to w prawo i ciągnie aż do kolana, aż później do małego palca. Taki jest ból, który wynika z tego, że jest tam taki długi element. On powoduje dysproporcje w przepływie energii. To jakby czasem jedna strona była bardziej doenergetyzowana, druga mniej, a czasem to się zamienia. No i też w brzuchu jest taka półkuli skierowane to tym otwartą częścią kuli w dół. To powoduje tak jakby trochę to było taka pudło rezonansowe albo coś, co odbija energię. W środku tego elementu jest dziurka, przez którą przepływa energia i zamiast iść całym strumieniem, to jest bardzo mocno ograniczane. I też w sercu są dwa takie małe, no, obok serca są dwa małe takie elementy, przez które ten wąski strumień energii przechodzi. Okej. Wróć do przestrzeni Oliwii. Czy Oliwia miała możliwość zobaczenia tego, co ty zobaczyłeś? Nie. Nie. Darku, wyłącz to, co jest w głowie i co jest w sercu. Te elementy. Wyłącz je. Już. Powiedz mi, czy coś się w Oliwii zmienia? Trochę tak. Co się zmienia? Jej wnętrze. Zapytaj, czy daje nam pozwolenie na działanie? Tak. Dobrze. Dobrze. W takim razie chciałabym, żeby sama teraz odszukała wszystkie te obce elementy, które ma w sobie, które już wymieniłeś. Dwa są wyłączone. Zapytaj Oliwie, czy chce resztę wyłączyć. To niech to zrobi. Wie, jak to zrobić. Na już. Jak się czuje? Bardziej spokój się w niej pojawi. Dobrze. Mogę z Oliwią porozmawiać? Tak. Oliwio? Dzień dobry. Nie będziesz ze mną rozmawiała? Chciałam się tylko dowiedzieć, jak się czujesz.
Mam pytanie do ciebie. Czy tę złość, którą pokazałaś na początku, czy chciałabyś się jej pozbyć? Nie mam. Nie masz jej. A lęk, powiedz. To jest. Jest. Dobrze. Chcesz się go pozbyć? Nie. Jest ci do czegoś potrzebny? Nie. Przyzwyczaiłaś się do niego? To powiedz mi teraz jeszcze, czy wyłączyłaś wszystkie obce elementy w sobie? To teraz powiedz mi, czy chcesz się ich pozbyć? Zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się, wróć do swojego oddechu. Jak się czujesz? Dobrze. Oliwia już wyłączyła wszystko. W takim razie ty wchodzisz do akcji i po prostu sprawiasz, że te wszystkie elementy z niej wychodzą. Z całym szacunkiem dla jej ciała. Już. Czy jest jakaś zmiana w Oliwii? Ona poczuła się bardzo zmęczona. Zmęczona. Bo to jest mocny proces, kiedy usuwane są implanty. A jeśli długo były, to tym bardziej. Narosły. Bardzo dużo się wokół tych implantów przykleiło. Emocji, przekonań. A wtedy już łatwo jej utrzymywać i utwardzać. Zapytaj, czy gotowa jest podnieść sobie częstotliwości, tak żeby troszeczkę zmniejszyła to zmęczenie. Chce to zrobić? Nie. Nie. Dobrze. W takim razie, Darku, wezwij wszystkie byty, które są połączone z Oliwią. Wezwij je. Już. I powiedz mi, kto się zjawił. Taka niska postać. W kapturku takim tak naciągniętym, że nie widać twarzy. Mhm. Taki ciężki strój maska zakończony kapturem. Mhm. Zażądaj, żeby przybrał w swoją oryginalną formę. Już. Co to jest? No to gad. Gad. Mhm. Dobrze. Powiedz mi, czy Oliwia rozpoznaje jego energię? Tak. Kiedy się z nim spotkała lub spotykała? Cały czas się z nim spotyka. Mhm. Czy kiedy Oliwia czuje, że ktoś za nią stoi, kto to jest? On przychodzi, ale on jej towarzyszy. Mhm. Ona czekała, jakby, czy oczekiwała na taką, na takie postacie i teraz on jej towarzyszy. Mhm. Dobrze. Przejdźmy do takiego momentu, kiedy Oliwia w cielesności powiedziała, że stworki widziała. Widziała trzy stworki. Jeden z nich wyjątkowo był taki purpurowy, z pazurami i irokezem na głowie. I tak się nastroszył i zasyczał nad nią. Chciał ją przestraszyć. Kto to był? To nie był on. Ten mhm. był z tych pozostałych. Mhm. I ci dwaj pozostali, bo było ich trzech. To z tej samej grupy? Tak. Aha, okej. Okay. Dobrze. Był taki czas, kiedy do niej przychodzili. Od jakiegoś czasu ich nie widzi. Natomiast czuje obecność właśnie kogoś, czyjąś stojącą za nią. Teraz wiemy, że jest to ten gad. Zapytaj, dlaczego stoi przy niej, za nią.
Nic nie mówi? Nie. Ale mamy pełnomocnictwo, możemy działać. Oliwia nam pozwoliła. W związku z tym ty zadaj to pytanie i odkoduj z jego energii. Dlaczego stoi za nią? Bo Oliwia tego chciała. A, dobrze. Mhm. Czy oprócz tego, że teraz towarzyszy jej w tym życiu, w tym doświadczeniu, poprzednich w jakichś wcieleniach też jej towarzyszył? Tak, towarzyszył i cały czas był i jest. Dobrze, okej. Okay. Mhm. Dobrze. W takim razie wezwij, Darku, tamtą trójkę, która się pokazała jej parę razy. Na 1, 2 i 3. Zjawili się? Tak. Mhm. Poproś Oliwię, żeby teraz pokazała, gdzie jest jej energia, która jest poza nią. Zobaczymy, czy się karmią tą energią. Tak, karmią się. Aha. Dobrze. Zbierają. Zbierają. Co z nią dalej robią? Spójrzmy. Przechowują, zużywają w momentach, kiedy nie mogą korzystać na bieżąco z energii Oliwii. Jaką energię najbardziej lubią zapierać? Energię Oliwii. Oliwii. Jest to energia życiowa, mentalna, emocjonalna? Każda. Każda. Dobrze. No dobrze, to w takim razie jeszcze chciałabym, żeby ten pierwszy gad w kapturku wezwał tego, który zarządza całością. Na 1, 2 i 3. Powiedz mi, kto się zjawił. Też gad, ale taki wielki, trochę demoniczny, no. Ugiętych, takich zgiętych nogach. Mhm. Wydaje się, że właśnie krótkie te nogi ma. Trochę jak ptak ma zgięte, w sensie, że w drugą stronę. Czy jest energia Oliwii w nim? Ślady? Tak. Co? Okej. Okay. Zjarku, sprawdź, czy to na tym kończy się hierarchia. Tak. Na demonicznym gadzie. Dobrze. Zapytaj Oliwię, czy kiedykolwiek spotkała się z tą energią tego demonicznego gada? Tak jakby wyobrażeniowo, tak. Aha, dobrze. Dobrze. W takim razie zblokuj oba gady. Zblokuj je. Zapytaj Oliwię, czy chce się pozbyć lęku. Tak. Zapytaj, czy wie, jak to zrobić. Nie. Kiedy policzę do 3, po prostu jej dłonie zadziałają jak magnes. A jej intencją będzie, żeby zebrała cały lęk, który ma w sobie. Na 1, 2 i 3. Udało się? Tak. Niech spojrzy na ten lęk, który trzyma w dłoniach i powie mi, czy w 100% jest jej energia. Nie. Nie. Dobrze. Czyli też oprócz swojej wyprodukowanej emocji lęku, są tam domieszki lęków innych. Tak, są inne. Dobrze. Otwórz, Darku, małą przestrzeń neutralną i poproś, żeby Oliwia po prostu wrzuciła tam ten lęk. Może z tego zrobić kulę. I już. Przestrzeń się zamyka. Totalnie neutralizuje się to, co tam do niej wpadło. Powiedz mi, czy jest jakaś zmiana w Oliwii? No, bardziej tak obojętnieje. Tak jakby się znieczuliła w jakiś sposób, czy
część tych emocji nie czuje, taka, taka jest no, inna w odbiorze, ale raczej obojętna. Dobrze, to czy jest, chce nam pokazać, kiedy się to zaczęło, gdzie jest, kiedy było źródło tej ingerencji? Nie chcę. Nie chcę, dalej nie chcę. Dobrze. Jeśli nie chcę, to w takim razie my idziemy do Arkuty. Spójrz na jej linię czasową. No, to było dla niej trudne. Bo dla niej, czy w zasadzie dla całej grupy, jakiejś dużej grupy istot, było to trudne, bo oni byli mieszkańcami takiej planety trochę przypominającą Ziemię i jakieś takie formy przemian, tak jakby pewna siła próbowała z jednej strony zniszczyć tą planetę, a z drugiej strony ją wyzwolić. I oni zostali wykorzystani, niektórzy z nich, między innymi Oliwia. Można by było to porównać chyba do pozyskania ich jak do sekty, połączenie ją z pewnego rodzaju ideą, że pewne zabiegi, wspólne działanie, wspólne jakieś zasady, wyrzeczenie się pewnych sytuacji, rzeczy, ludzi, relacji, czegokolwiek, materializmu sprawi, że właśnie oni wyzwolą się z planu, który zaczął być niszczony. I takich wyzwoleń było dużo różnych sposobów, jakby ludzie widzieli, czy ludzie, no te istoty widziały, że przynajmniej te, które uświadamiały sobie, że ta cywilizacja może pędzić na skraj zagłady, zaczęli jakby szukać sposobu. I takim jednym ze sposobów było właśnie coś, co można nazwać taką, no trochę to wygląda jak sekta, bo oni się spotykali razem, wyrzekali się na przykład, żeby dosyć radykalne to było, tyle że to było stopniowo wdrażane. Tak jakby niewinnie się zaczynało, a skończyło się na tym, że mieli się wyzbyć wszystkiego, co mają, po to, żeby móc odejść z tego planu. Na przykład musieli się wyrzec swojego stylu, na przykład ubierania, musieli przyjąć ten, który tam był narzucony. Później musieli się wyrzec relacji. Na przykład Oliwia, mając małe dziecko, musiała je oddać, tak żeby emocjonalnie nie była związana, co było o tyle dziwne, że to wywołało w niej jeszcze inne emocje, z którymi musiała walczyć. Musieli się wyzbyć wstydu i na przykład żebrać. Przynosić z tej żebraczki różne fanty, które tam dostawali, i dzielić się nimi. W konsekwencji to doprowadziło do tego, że po takim długim procesie oni zaczęli czekać na jakieś wybawienie, na istoty, które jakby komunikowały się z nimi podczas jakiejś wizji, poprzez jakieś guru, poprzez niektórych z nich pokazywały się właśnie stworzenia, które chciały, z którymi oni mieli się połączyć, i w pewnym sensie cały ten proces tej zabawy, że tak powiem, tej niebezpiecznej, łączył ich i sprawił, że oni coraz bardziej oddawali swoją wolę i zaczynali się stawać sterowalni przez te istoty. Można by było powiedzieć, że już na tym etapie zawiązał się pewnego rodzaju układ pomiędzy nimi, czyli oni obiecali, że ich stąd zabiorą, umożliwią im odejście do lepszego świata, a oni będą im w pewnym sensie służyć, choć to się tak nie nazywało. I w efekcie, na koniec tego procesu, który wydaje się kilka, czy nawet kilkanaście takich ziemskich lat trwał, oni odeszli z tamtego planu podczas zbiorowego samobójstwa. I wtedy tamte stwory faktycznie czekały na nich po drugiej stronie, kiedy już pozbyli się ciał, oni ich zobaczyli, weszli z nimi w interakcję i oni ich wyprowadzili, stamtąd zaprowadzili na zupełnie inny plan. Dobrze, poczekaj. Wróćmy jeszcze. Chciałabym zobaczyć, jak duża jest ta sekta. Ile jest tych uczestników? No to około, na całej tej planecie około 250 000. Dobrze. Tyle, że to były takie skupiska. I faktycznie jest tak, że pewne grupy
odchodziły. To nie jest tak, że te 250 tysięcy naraz popełniło samobójstwo, tylko tak jakby według jakiegoś harmonogramu to się działo. Powiedz mi, czy ktoś był jakiś główny guru, który zarządzał tą nie, całą tylko sektą? Były, to znaczy w poszczególnych grupach można by było powiedzieć, że niektórzy byli tacy bardziej zaufani, czy tacy, którzy no, znaczyli coś więcej. Tak można powiedzieć, że tak było. Zresztą się też tam zmieniało. Czasem jakby kogoś nagradzano za to, że ktoś wyjątkowo jakby wniósł coś więcej, jakby, czy zrozumiał, czy odrzucił coś, skonfrontował się z jakimiś ograniczeniami. Wtedy był wyróżniany i czasem właśnie taka tworzyła się tak jakby grupa w grupie i znowu jakby weszli wszyscy na jakiś poziom odrzucenia czegoś, tego materializmu, to na nowo jakby proces się rozpoczynał, tylko na wyższym jakby, czy na innym poziomie. Czy cała planeta jest opanowana przez tą sektę, czy są też tak zwani normalni mieszkańcy? Nie, no różne są sposoby jakby neutralizacji tego zamordyzmu, który tam się odbywa. Różne są grupy, różne sposoby. To jest jedna ze sposobów. Cofnijmy jeszcze czas tej planety i zobaczmy, czy było kiedyś tak, że spokojnie, swobodnie ci mieszkańcy sobie żyli. Tak. Natomiast gady tam zaczęły wprowadzać stopniowo pewne idee, łączyć się, doprowadzając do pewnego rodzaju takiej komercjalizacji tej planety, uzależniania tych mieszkańców od różnych rzeczy, skłaniania ich w sposób taki dość inteligentny do pewnych zachowań, które w konsekwencji właśnie uzależniły ich i odcięły od woli, uzależniły ich od właśnie tego, żeby oddawać swój czas, energię. W konsekwencji ci ludzie doszli do ściany i zaczęli rozumieć, że są w kłopotach. I ta sama siła zaczęła dawać im rozwiązania. W momencie, kiedy oni już w panice, w rozpaczy potrzebowali tych rozwiązań, to one się pojawiły. Czy to się działo za życia Oliwii tam na tej planecie, czy jeszcze wcześniej? Proces trwał dużo, dużo dłużej niż jedno życie. Okej. Chciałabym zobaczyć, czy w momencie, kiedy spotykamy Oliwię, już jest w tej sekcie. Sprawdź, czy jest wolną istotą. Kiedy jest w sekcie, nie jest. Nie jest. W takim razie chcę poznać Oliwię, kiedy jest wolną istotą. No to wcześniej, kiedy urodziła się i żyła w swojej rodzinie, do wieku takiego, powiedzmy, w odniesieniu do ludzkiego życia około 25 lat. Te sytuacje zaczęły przyspieszać i taka te idee, które tam wszyscy głosili, czy zajawiali się jej znajomi, też trafiły do niej i ona zaczęła w to wsiąkać. Sprawdźmy, czy w momencie, kiedy zaczęła wsiąkać, czy już ma jakiś implant w sobie? Nie, wtedy jeszcze nie. Jeszcze nie. To w takim razie sprawdźmy, na jakiej podstawie przyjęła to, co jej zostało zaproponowane. Czy jest jakaś wibracja, dzięki której mogła to przyjąć? No tak, no to był proces, w którym ludzie szukali rozwiązań, uświadamiali sobie coś i generalnie cała wibracja całej tej planety, zmiany świadomościowe w świadomości zbiorowej zaczęło to wszystko się pojawiać i po prostu wszyscy zaczęli odczuwać coś, rozpoznawali jako zagrożenie, coś, co potrzebowali zmienić. O tym się rozmawiało. Te grupy ludzi, przyjaciele, czy czasem w rodzinach, rozmawiając o tym,
ludzie tak naprawdę infekowali się tym lękiem i wskazywali się, koncentrowali się na tych zagrożeniach. Mhm. Czy to właśnie wtedy ten lęk zagościł w Oliwii? No to był proces. Proces, rozumiem. Mhm. Dobrze, to w takim razie sprawdźmy, kiedy następuje zaimplantowanie, zaingerowanie w Oliwię. Kiedy ona już jest w pewnym sensie tak daleko, że chęć wycofania się jest niemożliwa i, i wtedy już jest bardziej sterowalna za pomocą tych implantów, bo nie może, ona nawet czuje się w pewnym sensie oszukana. Czy widzi, że to nie jest dobry kierunek, ale nie może się od tego uwolnić. Dobrze. To przejdźmy do tego zbiorowego samobójstwa i zobaczmy, koncentrujemy się tylko i wyłącznie na Oliwii. Co się dzieje? No to, co wcześniej było najpierw widać. Powiedz mi, w jaki sposób to zbiorowe samobójstwo popełniają. Jakąś substancję zjadają, która wywołuje halucynacje. Jest takie poczucie błogostanu, takie poczucie właśnie uwolnienia i tej śmierci w efekcie ciała. No i wtedy jest to spotkanie z tymi zakałużonymi stworkami. Chciałabym, żebyśmy jeszcze się cofnęli, kiedy Oliwia jest jeszcze wolną istotą. Powiedz mi, czy odczuwa w sobie swoją wyjątkowość? Tak, jest pełnią. Do pewnego momentu tak. Dobrze. Okej. Czyli jeszcze po drodze, tak jak powiedziałeś, w procesie zaczynają ci, którzy stworzyli taką sytuację zagrożenia, a teraz mają rozwiązanie. Zbiorowe samobójstwo i po tej drugiej stronie właśnie czekają już na nich. To się nie nazywa samobójstwo, tylko bardziej uwolnienie, czy przejście do nowego świata. To nie jest jakby, to jest coś, na co oni zasłużyli, odrzucając te wszystkie rzeczy, czyli relacje, materializm, no wszystko to, co tam mają. To jest przejście, nie? Bo dzięki temu właśnie oni mogą z tamtymi istotami się połączyć i oni dzięki temu ich zabiorą, bo jeśli tego nie zrobią, to nie. Dobrze. Powiedz mi jeszcze, jak Oliwia, jak ci mieszkańcy nazywają tę planetę swoją? Roa. Okej. Dobrze. Po drugiej stronie zabierają Oliwię i resztę, dokąd ich prowadzą? Do takiej przestrzeni, jakby, nie wiem, bardzo kolorowej, z takimi dużymi drzewami, przez korony których tak jakby światło rozświetla te miejsca, w których oni są. Tam koncentruje się tych ludzi, sadza się ich w takich kręgach, zewsząd dochodzą nowe takie grupy, później niektóre z tych grup są jakby wyprowadzane i przeprowadzane tak jak w takim leśnym porcie, takim lotniczym czy takim kosmodromie, gdzie zabierając te grupy i tak jakby się tworzy pewne grupy z tych, którzy przychodzą i później jak on się zdomknie taki krąg, to tą całą grupę się wyprowadza i poprzez taką formę przejścia portalu przenosi się ich wydaje się, że na różne plany, nie tylko na ziemski, tylko na różne. Gdzie trafia Oliwia? Na jakiś plan nieziemski. Nieziemski. Jakie ma tam życie? No, bardzo trudne w takim sensie, że zasady, które tam panują, są dla niej niezrozumiałe, trudne. Ona sobie nie radzi.
Dużo istot sobie nie radzi, przez to są trochę napiętnowane i pozbawione możliwości tam bycia i po śmierci tam fizycznej są przenoszone znowu gdzie indziej. Tak jakby one chciały te istoty udowodnić swoją wartość, nie potrafią tego zrobić. Tą wyjątkowość próbują odzyskać, ale trudy tych żyć powodują, że one ponoszą pewnego rodzaju porażkę. Dlatego bardzo duża zmienność jest planów tam. Nie, nie co życie, tylko czasem co kilka żyć, ale ta zmienność jest duża. Dobrze, powiedz mi, ile jeszcze będzie na tych różnych planach, zanim trafi na Ziemię? No, kilkanaście, tak pod kilka, pod 20 prawie, około 18 planów, zanim trafiło tutaj. Zobacz, czy po drodze jest jakikolwiek, nie wiem, ślad ingerencji w jej energetyczne DNA? Nie, DNA nie. Nie ma. Dobrze. Powiedz mi, kiedy następuje usytuowanie, włożenie tego implantu, który tak naprawdę w pewnym sensie przepołowiają na pół? Po tym przejściu, kiedy się ją umieszcza już na tamtym pierwszym planie. Okej, dobrze. Jeszcze jedno pytanie. Gdzie Oliwia wyląduje na Ziemi po raz pierwszy? W Szwecji. Szwecja. Sprawdź, Darku, czy wybór Ziemi to był wybór Oliwii? Nie. Nie. To jeszcze jedno pytanie. Czy z tamtej grupy lub grup, które były tak w pewien sposób przenoszone na różne plany, inne istoty też się pojawiają na Ziemi? Tak, bywa, że też. No, tak jak tam był ten proces pokazany, że na różnych planach, jeśli umieszcza się te istoty, no to są grupy istot. Dobrze. Dobrze. Szwecja i powiedz mi teraz to wcielenie właśnie szwedzkie. W jakim to jest historycznym czasie? 1620 mniej więcej. Dobrze. Kim tam jest Oliwia? Chłopcem. Chłopiec. Kiedy dorasta, każą jej walczyć. Jemu każą walczyć. Nie chce walczyć? Nie, boi się. Boi się. Okej. Dobrze, do dzisiejszego dnia, do dzisiejszej Oliwii, ile jeszcze razy będzie inkarnowała? 7. 7. Spójrz tak na te wszystkie 7 wcieleń, 6 i powiedz, czy mają jakiś wspólny mianownik. Bardzo jest potrzeba właśnie bycia, przejawiania się, ale też zauważanie pewnych sytuacji i niezgadzania się z nimi. Takiego emocjonalnego, wewnętrznego też cierpienia. Odrzucania samej siebie, czy samego siebie. I poszukiwanie właśnie odpowiedzi, dlaczego. Dobrze. Wracamy do tu i teraz. Powiedz mi, czy jest zmiana w Oliwii, kiedy przypomniała sobie to wszystko? No tak, jest zmiana, ale raczej to jest taka zmiana, która wywołuje w niej taką rozpacz, taki żal i pretensje do siebie, że choć były te sygnały i ona je zignorowała i poszła za tłumem, a nie za sobą i zatraciła jakby tą zdolność czucia siebie, tak jakby zawiodła, straciła siebie w pewnym sensie. Poproś, zapytaj Oliwie, czy chce w takim razie popracować teraz, by stać się wolną istotą i całkowicie przypomnieć sobie swoją wyjątkowość. Tak. Poproś Oliwię, żeby otworzyła sobie przestrzeń, której nada charakter neutralności.
Wszystko, co tam zostawi, zdezaktywuje się i zneutralizuje. Poproszę ją, żeby weszła do niej. I będę chciała, żeby teraz odszukała tą rozpacz. I żal i pretensje do siebie. Za to, że nie zorientowała się. Bo teraz już wie, że to nie jest jej, w żaden sposób jej wina. Nie ma tutaj mowy o żadnej winie. To było już manipulowanie, ustawianie. Jest gotowa to wypuścić? Jest. Na 1, 2 i 3 niech to uwolni. Chcę teraz, żeby Oliwia odszukała w sobie wszystkie przekonania, które ją trzymały w takich warunkach, w takiej kondycji, w jakiej była. Przekonania i schematy. Może je sobie teraz też dokładnie obejrzeć i zobaczyć, czy to były jej przekonania, czy to były jej programy, czy zostały jej po prostu włożone. Większość właśnie przyjęła, dlatego ten żal do siebie, że za tym poszła i temu uwierzyła. Dobrze, to teraz ma możliwość po prostu usunięcia tych programów, tych przekonań, wzorców. Chce to zrobić? Tak. Na 1, 2 i 3. Po prostu je wykasowuje. Wszystko, co zostaje w tej przestrzeni, dezaktywuje się. Jak się teraz Oliwia czuje, powiedz mi? Spokojniej. Dobrze. Poproś Oliwię, żeby jeszcze odszukała w sobie to wewnętrzne cierpienie, które po drodze się tworzyło i utwardzało. Niech odszuka to wszystko w sobie. Jeśli są jeszcze jakiekolwiek pokłady pretensji, złości, żalu, to niech to też jeszcze wyczyści w swojej pamięci komórkowej. Niech to zrobi. Na 1, 2 i 3. Zapytaj, czy jeszcze jest coś, czego chciałaby się pozbyć. Wszystkiego, co do niej nie należy, od przekonań, wzorców, zależności, obciążeń, długów, wszystkiego, co przyjęła, Dobrze. To co w jakiś sposób ją obciążyło. Dobrze, to w takim razie tu jest doskonałe miejsce, żeby to zrobić. Ma też doskonałe narzędzie, którym zawsze może działać. Już doskonale wie, już jest świadoma wszystkiego, chociaż świadoma zawsze była. Ale sobie to teraz wszystko przypomniała. Zrobiła już? Poprosi ją, żeby podniosła sobie częstotliwości. Zharmonizowała wszystkie energie. Jak jest gotowa, może wyjść z tej przestrzeni. Zamknąć ją i ta przestrzeń po prostu znika. Zapytaj Oliwie, czy teraz w jej życiu jest ktoś, kto jest z tamtej sekty, z tamtych grup? Nie, choć po drodze wydaje się, że spotykałaby takich ludzi. Dobrze. W takim razie niech teraz spojrzy na siebie pod kątem więzów, które mogły po drodze się zawiązać, które mogły się już wcześniej, dużo wcześniej pojawić. No właśnie, to był jeden z elementów, który ona chciała usunąć. Okej, czyli ona to już usunęła. To już doskonale wie. Dobrze. Świetne zagranie. Usunęła te więzy, nie będą już ciążyły, nie będą ją ciągnęły w żadną stronę. Powiedz mi w takim razie, co dzieje się z gadami? Zaczynają jakby odpychać, czy zaczynają zanikać, zaczyna je tak trochę
się odrzucać od wibracji, która teraz zaczyna zmieniać się w Oliwii. Dobrze. To w takim razie poproś w tym procesie, kiedy podnosi sobie częstotliwości, harmonizuje swoje energie, chciałabym, żeby też jednocześnie anulowała, wykasowała wszystkie pakty, zgody, kontrakty na cokolwiek, kiedykolwiek się zgodziła, na jakimkolwiek planie, na jakimkolwiek poziomie, na jakiejkolwiek linii czasowej. Niech zrobi to kompleksowo. Na 1, 2 i 3. Jeśli gdziekolwiek zostały skumulowane, zmagazynowane, zebrane jej dane, niech też to wykasuje całkowicie. Niech wykasuje też całą energię, która kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób była jej zabrana. Obojętnie do czego była zużyta. Niech to zrobi, niech to wykasuje. Jak teraz widzisz, Oliwie? Coraz bardziej spokojniejszą, coraz bardziej jej, ona sama jakby jest więcej Oliwii w Oliwii, tak bym powiedział, że ta, nie ma tych obciążeń, które tłumiły jej tą naturalność. Ta naturalność teraz jakby wzrasta w niej i przejmuje jakby samą siebie, tak jakby się odradzała sama w sobie. Dobrze, to jest proces. Zapytaj, czy odpowie na kilka pytań, które sama zadała. Sama w cielesności oczywiście. Tak. Dobrze. Oliwia powiedziała w cielesności, że ciągle widzi z ducha zjawę kota. Jest to normalnej wielkości kot, ale taki przezroczysty. Czy była taka jakaś przyczyna ezoteryczna? To jest taka forma jakby pozostałość jeszcze z tej zdolności, którą miała Oliwia, widząc pewne rzeczy niefizyczne. To stopniowo zanika w momencie, kiedy świadomość, kiedy umysł przejmuje kontrolę już, czy bardziej stabilizuje się w przestrzeni. Te odczucia, które ma, widziała w postaci kota. To nie był kot jako taki, tylko pewnego rodzaju manifestacja przestrzeni, z którą jeszcze była połączona. Oliwia widzi aurę i taki dar się w niej aktywował rok temu. Niech sprawdzi, czy to jest jej. Tak, to poszukiwanie właśnie tej wyjątkowości, jakby identyfikacja pewnych sytuacji, czy postrzeganie tego świata na zewnątrz jeszcze właśnie w niej zostało w takiej formie. Dobrze. Zadała też pytanie, czy jest kryształowym, indyko, tęczowym lub gwiezdnym dzieckiem. Ono jakby łączono ją z pewnymi grupami po to, żeby tą wyjątkowość ona odszukiwała w przynależności do jakiejś grupy. I nazywano ich różnie. Wtedy to poczucie i możliwość wpływania na nich czy na Oliwię było na podstawie pewnych cech, które można było im przypisać i łączyć i wtedy wywoływać czy kierować w ich różne sytuacje. Można powiedzieć, że była tak nazywana, czy w różny sposób, nie tylko w taki. Ale chodziło o to, żeby właśnie pogrupować te istoty i nadać im pewnego rodzaju cechy. Zapytała też, czy są jej podrzucone jakieś fałszywe wizje. Fałszywe. To, co cała ta sesja pokazywała, że w pewnym sensie przekonywano Oliwię i innych do tego, żeby uwierzyli w jakąś rzeczywistość, czy przyjęli pewnego rodzaju przekonania,
dzięki którym no, mogli doświadczać czy podejmować jakieś decyzje. Więc w tym sensie można powiedzieć, że to było fałszywe, chociaż dla niej i dla innych było to coś, co stawało się prawdziwe. Miewała różne wizje, miewała też takie sny, które się sprawdzały. To jej się wydarzało. Dobrze. Zapytała, czy ma jakieś nałożone na siebie pakty. Tak, no miała. Miała. Dobrze. To chodzi o to, żeby teraz stwierdzenie było, że już niczego takiego nie ma w sobie. Dobrze. Miała też pytanie, ile jej dusza miała żyć. Myślę, że już na to pytanie jest odpowiedź w czasie sesji. Pytała też, kim była w poprzednich życiach. Też ma sporo odpowiedzi na to. Jeszcze kolejne pytanie. Jaki plan ma jej dusza? Takie zadała pytanie. Została przekonana do tego, żeby szukać wyjątkowości w sytuacjach, w doświadczeniach, które dla niej wybierano. A tymczasem ta wyjątkowość cały czas była i jest w Oliwii. Czy już teraz wie, że nie musi jej szukać? Tak. Okej. Dobrze. Poproś Oliwię, żeby sobie zregenerowała wszystkie swoje komóreczki, a zwłaszcza układu kostnego. Na 1, 2 i 3. Energetycznie tak, żeby komórki w ciele od razu poczuły, że działają, że pracują już na innym poziomie energetycznym, na innej wibracji. Układ kostny chciałabym, żeby dodatkowo jeszcze zregenerowała. I chciałabym teraz, żeby Oliwia spojrzała w siebie i powiedziała mi, czy jeszcze w jej pamięci komórkowej są jakiekolwiek ślady traum. Nie. Czy są ślady tamtej trucizny? Nie, nie ma. Nie ma. Dobrze. Okej. Dobrze. Zapytaj Oliwię, czy jest jeszcze coś, co chciałaby zrobić? Jest wiele rzeczy, które chciałaby zrobić i które zrobi. Zrobi. Świetnie. Czy jest w niej poczucie własnej wartości? Tak. Okej. Akceptacji? Tak. Miłości do siebie? Tak. Pięknie. To jeszcze jedno pytanie. Czy chciałaby sobie lub mamie coś powiedzieć? To jest wyjątkowa. Dokładnie, bo jest wyjątkowa. Gotowa jest, żeby zamknąć sesję? Tak. To w takim razie rozłącz się ty, Darku. Rozłącz się z Oliwią. Rozłącz się z Agnieszką. I Agnieszka idzie od razu do swojej przestrzeni już. A ty rozłącz się z Agnieszką, rozłącz się z Oliwią i wyjdź z tej przestrzeni. Zostawiamy Oliwię w jej pięknej przestrzeni, tu gdzie już może robić, kreować to, co chce. W końcu wie, że jest wyjątkowa. A przede wszystkim jest wolną istotą. I to jest najważniejsze. Darku, rozłącz się i odłącz się całkowicie od wszystkiego i od wszystkich, cokolwiek było w tej sesji, bo ciebie to w żaden sposób nie dotyczy. A kiedy uznasz, że wszystko jest ok, wróć do siebie, do swojej przestrzeni, do swoich parametrów. Tam, gdzie zawsze się czujesz dobrze, gdzie się regenerujesz. I podnieś sobie częstotliwości. Zharmonizuj swoje energie. A jeśli jest jakaś emocja, którą lubisz wyjątkowo i lubisz ją odczuwać w sobie, to podnieś jej wibrację jeszcze bardziej. Weź głęboki oddech i poczuj oddech już w ciele, w fizyczności, bo wracasz, powoli wracasz do siebie.
do tu i teraz, tu, gdzie jest bicie twojego serca, bo tu mieszkasz. Darku, czujesz całym swoim ciele fizycznym swoją własną, piękną energię, która płynie bez zakłóceń, regenerując cię, powodując, że jesteś wypoczęty, że jesteś odprężony, ale czujesz się też witalny i rześki. Jest ci doskonale. Za moment powiem trzy, a ty już całkowicie powrócisz do siebie, do swojego ciała, do tu i teraz i otworzysz oczy. Trzy. Jesteś. Witam, Darku. Włączycie mikrofon? No, już jesteśmy. Jesteście. Oliwie, jak się czujesz? Dobrze. Czułaś coś podczas sesji? Nie. Nie, skupiona byłaś. Agnieszka, ty jak się czujesz? Dobrze. Dobrze się czuję. No trochę zabawnie przez chwilę było, tak? No, to tak bywa czasami. Tak czasami bywa. Widziałam, że się śmiałyście z tego. Miałyście też dobrą zabawę. I za moment wyłączę nagrywanie, więc pytanie do Oliwii, pytanie do ciebie, Agnieszko, czy chcecie się podzielić tą sesją? Tak. Oczywiście w tym przypadku bez wizerunku. Okej. Wyrażaj zgodę nawet poza anteną na wizerunek, ale na okay. Wizerunek. No, to ja to jeszcze za moment wyjaśnię, ale myślę, że to już, to jeszcze domówimy sobie to, dobrze? Ja bardzo dziękuję, Agnieszko, tobie. Dziękuję tobie, Oliwio, za to spotkanie i za pracę. Bardzo ci dziękuję. Dziękujemy Darkowi również. I przede wszystkim Darkowi. Darku, powiedz mi jeszcze, jak ty się czujesz? Trochę dyńka mi napierdziela, ale to nie da. To przez te różne podróże, rozumiem. Dobrze. Ja ci dziękuję za przewspaniałą pracę. Wyłączam nagrywanie. To na razie. Do widzenia. Aha.